Nie wiem. Chyba przychodzi. Czy naprawdę muszę czekać 24 godziny, 48 godzin, żeby zgłosić czyjeś zaginięcie. Ale teraz dobre pytanie zadał. Dzisiaj na temat takiego mitu i na temat paru innych mitów o zaginięciach porozmawiamy i postaram się parę z nich obalić. Ja jestem Bagiet, były policjant. mówię o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam na odcinek. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Jeżeli chodzi o zaginięcia i o czynności podejmowane przez policjantów w związku właśnie z takim zdarzeniem, no to urosło to do rangi, wręcz do jakiegoś mitycznego wydarzenia i obrosło to w jakieś, no pewne kłamstwa, czy jakieś takie półprawdy, które nie do końca muszą być zgodne z tym, co policjanci faktycznie robią, jakie czynności wykonują. No więc takim głównym mitem, jeżeli chodzi o zaginięcia, to jest to, że trzeba tam poczekać 24 godziny, czy 48 godzin, od czasu, kiedy ta osoba sobie gdzieś tam wyszła z domu, nie mamy z nią kontaktu, żeby zgłosić tę sprawę na policji. Otóż nie. A zanim wam powiem, czemu tak nie jest, to zapraszam na mojego Patronite'a, jeżeli podoba wam się to, co robię. Tam możecie wesprzeć mój kanał, możecie sobie wybrać jakiś tam próg wsparcia mojego kanału. Dostaniecie m.in. dostęp do naszej tajnej, patrońskiej grupy. Link będziecie mieli oczywiście w opisie mojego filmu. Zapraszam również na mojego Twitcha, gdzie streamuję różne gierki, również policyjne. Rozkminiamy je pod kątem policyjnej roboty m.in. Rozmawiamy też tam o policji, analizujemy interwencje. Słuchajcie, nie jest tak, że musicie czekać w ogóle jakikolwiek czas od zaginięcia osoby. Jeżeli stwierdzicie, że jest to podejrzane... Nawet tam, nie wiem, po 30 minutach, że ta osoba, czy po 10 minutach, ta osoba nie daje wam znaku, nie, nie ma jakiejś, nie wiem, informacji zwrotnej po waszych telefonach, po waszych wiadomościach od tej osoby, to możecie od razu iść, i zgłosić to na policję. Czy dyżurny będzie chciał to przyjąć? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, często bywa tak, że nie. Jeżeli chodzi o zaginięcia dzieci, to tutaj sprawa jest dużo bardziej poważna i wtedy takich zaginięć się nie olewa, ale często, jeżeli chodzi o osoby dorosłe jeszcze, które gdzieś tam zabalowały, zamelanżowały, no to wtedy faktycznie. Faktycznie często to jest tak, jeżeli na dyżurce, szczególnie siedzi jakiś stary, wypalony gliniarz, że tych zaginięć nie chce przyjąć. Czy zasadnie, czy nie, no to mi to już nie oceniać, bo faktycznie często te zaginięcia, w zdecydowanej większości przypadków, te zaginięcia takich osób, które gdzieś tam poszły zabalować, są nieuzasadnione i te osoby po prostu no, zachlały pałę i nie odzywałem się do rodziny, bo gdzieś tam leżą u jakiegoś kolegi, czy po prostu zgubiły telefon, whatever, i faktycznie tak jest. No ale ten jeden przypadek, powiedzmy na 100, czy tam na ileś, jest przypadkiem tragicznym i jeżeli podjęłoby się działania wcześniej, to może by się tej tragedii dało zapobiec, natomiast absolutnie nie ma takiego dolnego pułapu czasu, czy tam dolnego limitu czasu, który nie pozwalałby Wam zgłosić tego zaginięcia, więc jeżeli ktoś Wam coś takiego mówi na jednostce policji, to jest to po prostu... Okrutnik, no. Już tak z pragmatycznego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia policjanta, który mu powinno zależeć na tym, żeby taką osobę odnaleźć, no to byłoby to absurdalne, że ktoś musi czekać 24 godziny, czy 48 8 godzin, żeby zgłosić zaginięcie. Weźmy sobie na przykład osobę, która potencjalnie może chcieć sobie coś zrobić, czy ma historię jakiegoś leczenia psychiatrycznego, jakieś zaburzenia, ma zaniki pamięci, ma jakąś chorobę neurologiczną, która na przykład powoduje to, że jest często zagubiona, nie wie gdzie się znajduje i powiedzmy jest, nie wiem, na dworze minus 20 stopni, no to przecież jeżeli podejmiemy czynności, jeżeli to miałaby być prawda, że czynności można podjąć tam po 24 godzinach czy 48 godzinach, to ta osoba może zdążyć sobie coś zrobić, czy może na przykład zdążyć zrobić coś Komuś innemu, bo wyszła z zamiarem popełnienia jakiegoś czynu zabronionego, albo może na przykład się przewrócić, może zamarznąć, może jej się po prostu coś stać, jeżeli to jest starsza osoba, czy jeżeli to jest na przykład małoletni, no więc. To by był czysty absurd, jeżeli trzeba by było czekać 24 godziny czy 48 godzin, żeby policja podjęła czynności. Jak by to miało wyglądać, że policja wie już od jakiegoś tam czasu, że tak jest i czeka. I tak czeka Gienek, jest 23 godziny 59 sekund i 90... O 99 setnych, dobra, lecimy i teraz już możemy szukać, bo byliśmy ograniczeni czasowo, ale już minął ten limit i teraz możemy kogoś szukać. Dobry plan. Absurd, głupota. Tak się nie robi. Skąd się wzięła taka głupota? No, jak zwykle z amerykańskich filmów i z jakichś seriali, na których się tam ludzie naoglądali. Nie wiem, czy są jakieś ustawodawstwa takie lokalne gdzieś w Stanach, czy, czy na poziomie jakiegoś stanu, czy na poziomie jakiegoś hrabstwa, czy prawo federalne. Nie interesowałem się tym nigdy. Chociaż wątpię, bo nie wiem, czemu policja miałaby w innym miejscu działać w inny sposób niż tutaj, jeżeli chodzi właśnie o zaginięcia osób. No, że tam właśnie w tych serialach, czy w filmach ja nawet pamiętam, tak? Chociaż mam nadzieję, że to nie jest jakiś efekt Mandeli, sobie to teraz wkręcam, ale ja nawet pamiętam pamiętam, że gdzieś coś takiego słyszałem, że a nie minęło tam ileś godzin, 24 czy właśnie 48 godzin, najczęściej takie gdzieś tam przedziały czasowe są podawane i niestety nie możemy przyjąć tego zgłoszenia, niech pani wróci tam za 24 godziny czy za 12 godzin, czy za ileś tam godzin, to wtedy będziemy mogli coś zrobić, no głupota no i ludzie sobie potem coś takiego wkręcają i wiecie jak poczytacie sobie na przykład nie wpiszcie sobie zaginięcia 24 godziny i zobaczycie że faktycznie na jakichś forach internetowych bo sam to przed chwilą znalazłem, jak przygotowywałem się do filmu. Zresztą mam tutaj dla Was parę statystyk, zaraz Wam je przytoczę. No to sam to znalazłem i ludzie faktycznie dywagują na jakichś forach, czy tak jest? Nie. No nie jest tak. I myślę, że nawet na chłopski rozum, jeżeli ktoś nie pracował w służbach, to dałoby się to rozkminić, No ale wiecie, jak to jest. Łatwiej sobie przyswoić coś, co przeczytałeś i miałeś gotowe, podane na tacy jakąś informację, niekoniecznie prawdziwą na jakimś forum, niż samemu to przemyśleć. I według mnie tutaj właśnie ta popkultura, te filmy i seriale one tutaj bardzo często są. Winne, jeżeli chodzi o takie przekonania, i jestem na 99% pewien, że właśnie to wyniknęło z jakichś filmów czy z jakichś seriali, że trzeba czekać 24 godziny czy tam 48 godzin, zanim zaginięcie się przyjmie. Sprawa kolejna, w ogóle jakie, jaka jest skala tutaj problemu, jeżeli chodzi o zaginięcia, bo chciałem też dzisiaj Wam powiedzieć, jakie są poziomy zaginięć, jak się to wszystko tam prowadzi, ale myślę, że to sobie zostawimy na osobny odcinek, bo już gadam do Was prawie 7 minut i, i nie ma sensu robić takiego długiego odcinka, to sobie zostawimy na kiedy indziej. No, muszę przyznać, że zaginięcia osób, jeżeli chodzi o pracę w patrolu, bo tam w dochodzeniówce to też się coś tam prowadziło, ale no, to głównie prowadzą policjanci operacyjni, gdzieś tam zaginięcia osób, a już poszukiwania osób to w ogóle, ale zaginięcia osób prowadzą Głównie policjanci operacyjni, no bo tutaj właśnie praca operacyjna w grę wchodzi, chyba, że mieć dyżur zdarzeniowy jako dochodzeniowiec, no i to wiadomo, że wtedy robi się wszystko. Jeżeli chodzi o policjanta prewencji, to tak jest, jesteśmy często, jesteśmy, byliśmy często angażowani do poszukiwań, czy na naszym rejonie, czy na rejonie nawet jakiejś sąsiedniej jednostki, bo jeżeli było zaginięcie poziomu pierwszego, czyli to takie najbardziej poważne, jeżeli chodzi właśnie o zaginięcia małoletnich, zaginięcia tam osób, które mogą być w jakimś zagrożeniu życia i zdrowia, no to w zaczynało się często alarm na jednostce i nawet jeżeli byłeś w domu po służbie, to musiałeś na jednostkę przyjechać tam w jakimś określonym czasie, po prostu zakładałeś tam mundur, kamizelkę, brałeś broń, no jechałeś w rejon i szukałeś tam najczęściej jakiegoś dziecka, czy jakiegoś małoletniego, który zaginął, no bo tutaj to zagrożenie jest największe i tutaj naprawdę sił trzeba przeznaczyć potężne, bardzo często się angażowało takie osoby, które pracowały w OPP, całe wózki oddziałów prewencji się do tego angażowało i najczęściej dotyczyło to właśnie małoletnich, ale ale wydaje mi się, że chyba nawet częściej osób, które gdzieś tam wyszły z zamiarami tego, żeby sobie coś zrobić, tak, często po jakichś chorobach psychicznych, i tutaj wtedy były podrywane naprawdę potężne środki. Jeżeli chodzi o interwencje, to myślę, że takie interwencje dotyczące zaginionych osób, które gdzieś tam sobie chciały coś zrobić, czy właśnie małoletnich, myślę, że uplasowałbym je, jeżeli chodzi o Katowice i pracę na komisariacie, w top 10 interwencji, gdzieś tam pewnie przy końcu, ale myślę, że w tych top 10 by się znalazły, bo te zaginięcia naprawdę, są częste. Jeżeli chodzi o odnalezienie i o procent odna odnalezionych tych osób, no to jest on bardzo wysoki i tutaj teraz, żeby nie być głosłownym, mam oficjalne policyjne statystyki, jeżeli chodzi o zaginięcia dzieci. Są to statystyki od 97 roku do 2020 roku. No takie zestawienie niestety policja podaje, pewnie będziemy musieli poczekać jeszcze jakiś czas, żeby mieć to zestawienie nowsze. No to widać, że ta tendencja jest malejąca od yy, 2013 roku i tych zaginięć jest coraz mniej i w grupie do 7 lat, do 13 i do lat 17. Jest to 1464 zaginięcia w tej najczęściej ginącej, powiedzmy, grupie już nastolatków, czyli 14-17, a jeżeli chodzi o procent odnalezionych osób, to jak czytamy, większość zaginionych zostaje odnaleziona w ciągu pierwszych 14 dni po zaginięciu, a 95% dzieci w ciągu pierwszych 7 dni z powrotem trafia do swoich domów. Mówię tutaj o nieletnich, czyli o tych zaginięciach z poziomu pierwszego. Jeżeli chodzi w ogóle o liczbę osób zaginionych, to podam Wam tak dla kontra, w 2014 mieliśmy tych zaginięć 20 845, a w 2020 tylko 12 759. Więc ta tendencja jest spadkowa. Nie wiem, czy to chodzi o samo zgłaszanie tych zaginięć, czy chodzi o skuteczność policji. No tutaj niestety nie dotarłem do takich informacji. Nie mogę znaleźć takiego, takiej statystyki, pomimo tego, że szukałem. Kolejny mit, i tutaj pewnie rozczaruję wszystkich y, policyjno-sceptycznych ludzi, że policja po macoszemu podchodzi do takich zaginięć. Słuchajcie, jeżeli zaginięcie, Zaginięcie już jest zgłoszone, jest to zaginięcie poziomu pierwszego. To jest to jedna z bardziej poważnych rzeczy, które mogą się wydarzyć gdzieś tam na poziomie komisariatu. I naprawdę do zaginięć poziomu pierwszego podchodzi się bardzo poważnie. Szczególnie jeżeli chodzi o zaginięcie małoletniego. Tak jak mówiłem, tutaj jest stawiane na nogi praktycznie cała jednostka. O ile nie jednostki gdzieś tam ościenne, są angażowane takie siły operacyjne czy środki operacyjne. Jakieś namierzanie telefonu, logowania z BTS-ów, drony, sarny, dziki, lisy. Kiedyś byłem na zaginięcie typa, gdzie w lesie, gdzie zaangażowaliśmy drona z termowizją i zaangażowaliśmy sobie kłady i po prostu policjanci jeździli po lesie na kładach i z tym dronem, no i szukali tego chłopa, to był po prostu chłop, który no, krótko mówiąc się najebał i poszedł na grzyby i był pijany i on do nas dzwonił cały czas, że on jest w jakimś rowie, ale jest tak pijany, że nie może się podnieść, no i dupa, to było zgłoszone normalnie jako zaginięcie chyba poziomu pierwszego, no i szukaliśmy chłopa, bo to był jakiś październik, noce już były takie zimnawe, no ostatecznie go znaleźliśmy, wszystko skończyło się dobrze. Co mnie najbardziej rozczarowało, to było to i tutaj kolejny mit, który gdzieś tam usłyszałem od jakiejś osoby, że potem jak tam było to z winy tej osoby, która zaginęła, to potem trzeba zwracać za akcję ratunkową. No nieprawda, słuchajcie. Ten chłop był po prostu pijany, nie mógł znaleźć drogi, sam się najebał w lesie, usnął gdzieś w rowie, potem mu się zrobiło zimno, wystraszył się i zadzwonił na policję, bo tak jak mówię, było tam zaangażowane chyba ze 30 policjantów, dron z termowizją, który kosztuje jakieś chore siano, były tam zaangażowane jakieś kłady, karetka od razu była na miejscu. No masakra. Myślicie, że coś zapłacił za to? Nie, nie zapłacił za to nic. A jak wsiadł do radiowozu, to chciał zbijać ze wszystkimi piony i się śmiał, że w ogóle jaka beka, że przeprasza, ale że no generalnie beka, no a tam się taki pan starszy jebał, no, no co tam. Co z tego, że na przykład mogło w tym czasie zaginąć dziecko i tego drona by nie było dostępnego, bo byśmy szukali pijanego chłopa w lesie. No niestety, więc taki trzeci mit, który chcę obalić, nie, nie płaci się za takie rzeczy, a przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Słuchajcie, na kolejną część w zaginięciach na pewno was za jakiś czas zaproszę, Proszę, wtedy omówimy sobie te poziomy poszukiwań i tę taką techniczną stronę poszukiwania ludzi. Ja zapraszam jeszcze raz do wsparcia mojego profilu na i zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamuję sobie różne gierki. Tyle, trzymajcie się i hej!